Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Witam Was w kolejnym filmie z cyklu Pan Krzysiek bawi i uczy. Dzisiaj dosyć często w sumie powtarzający się temat pod moimi filmami, zwłaszcza pod filmami dotyczącymi układania glazury. Mianowicie, jak wycinać otwory w płytkach. Dzisiaj mam tutaj przygotowane dwie płytki. Mam przygotowany gres, mam przygotowaną ceramikę oraz bardzo różne wiertła, koronki, otwornice do glazury. I pokażę Wam kilka sposobów, jak profesjonalnie wycinać otwory właśnie w tym materiale. Tak więc będzie ciekawie, zapraszam Was na film. Tak jak powiedziałem przed chwilką, mam tutaj przed sobą dwa materiały. Mam gres oraz ceramikę. Dlaczego wybrałem akurat te dwa materiały tutaj do mojego filmu? Bo w moim wypadku akurat to są materiały, które w 90% układam u klientów, jeżeli trafiają mi się jakieś roboty. Częściej gres, nie tylko na podłogach, ale również na ścianach. Rzadziej już ceramikę, ale również się zdarza i umówmy się, że to jest najczęściej wybierana okładzina do łazienek, do domów i tak dalej. I teraz tak, do tego tematu można by jeszcze dorzucić na przykład jakiś tam kamień naturalny, jakieś płytki szklane, terakotę, czasami trafiają się jakieś mozaiki, które są, na które jest przyklejona cienka warstwa jakiegoś metalu, jakieś tam miedziowane są mozaiki i tak dalej, i tak dalej. Fajnie to wygląda, ale no to są płytki niewdzięczne w obróbce, może na jakiś inny film, że tak się wyrażę, też będzie miejsce u mnie na kanale. Ale dzisiaj zajmę się tymi dwoma materiałami. I teraz tak, jeżeli chodzi o ceramikę i gres, nie będę się zagłębiał w różnicę, powiem tylko pokrótce, że gres jest materiałem dużo gęstszym od ceramiki. Co za tym idzie, jest twardszy, jest nienasiąkliwy prawie, tak? Bo tam jakieś, wiadomo, że jakaś nasiąkliwość jest bardzo niska, ale jednak jest. No i jest to materiał ciężki w obróbce, czyli generalnie jeżeli piszecie w komentarzach, że macie jakieś problemy z wycinaniem otworów właśnie w płytkach, zazwyczaj dotyczy się to gresu. A że miałem akurat w garażu jeszcze płytki ceramiczne, no to też przy okazji wziąłem, pokażę Wam, jak te dwa materiały się zachowują. To są w ogóle płytki ode mnie z domu, tak? Na podłodze mam gres, na ścianach taką białą ceramikę i plus jeszcze jakieś inne dodatki, ale tak na marginesie Wam powiem. I teraz tak, jeżeli chodzi o metody wycinania otworów w gresie, to jest ich kilka. Ja tutaj przyszykowałem sobie, za chwilkę wezmę kamerkę, zbliżę tutaj na te płytki, będziemy sobie wycinać otwory. Pokrótce powiem, że naszykowałem różne rozwiązania po to, abyście zobaczyli, jakimi narzędziami można robić otwory w płytkach. Niekoniecznie ukierunkowywali się tylko na jednego producenta, jedno rozwiązanie, ale dopasowywali te rozwiązania do różnych sytuacji, w których się akurat znajdujecie. Mam tutaj kilka fajnych rozwiązań. Mam nadzieję, że film będzie dosyć ciekawy. I w sumie tyle wstępu. Biorę się do roboty, przybliżam kamerkę i tłumaczę po kolei, co robię i jak wycinam. Słuchajcie, zaczniemy sobie od ceramiki. Zrobimy chociaż ze 2-3 otwory, tak żebyście po prostu widzieli, jak po prostu to idzie w ceramice. I teraz tak, jeżeli chodzi o ceramikę, to powiem Wam szczerze, że zwykłe wiertło do betonu, widiowe, powinno sobie poradzić z tym materiałem. Czyli tak naprawdę odradzałbym wiercenie na przykład SDS-em i z udarem. Wyłączamy udar, wiercimy sobie na wolnych obrotach po prostu w tej płytce i powinno spokojnie dać radę. Także ja zazwyczaj w ceramice nie bawię się i nie wiercę jakimiś tam, nie wiem, specjalnymi wiertłami i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, jeżeli chodzi o wiercenie zwykłym wiertłem widiowym, no to proponowałbym również zaopatrzyć się w jakąś wodę do chłodzenia, tak? Tutaj mam kubeczek z wodą, albo ewentualnie możecie wykorzystać taki, że tak powiem, spryskiwacz, opakowanie po spryskiwaczu takim do szyb, nalać wody i po prostu i od czasu do czasu spryskać sobie miejsce wiercenia i też ochłodzi Wam zarówno wiertło, jak i ceramikę. Czyli prosta sprawa, tak?
Tak jak widzicie, otwór został wywiercony. Pokażę Wam, jak on wygląda z bliska. Możecie sobie zobaczyć. W miarę fajnie to wyszło, nie ma większych odprysków, aczkolwiek no z tyłu podejrzewam, że jest troszeczkę większe spustoszenie, ale to generalnie jakoś tam nam różnicy nie robi. Tak więc, tak jak widzicie, materiał miękki, aczkolwiek no, przy wysokich obrotach na wiertle sami widzieliście, że no, wymaga delikatnego chłodzenia. I teraz tak, jeżeli chodzi o dedykowane wiertła do ceramiki, no to można zaopatrzyć się w coś takiego, tak? Tutaj akurat mam dwa takie rodzaje wierteł, zobaczcie. To jest w sumie to samo, co wiertło do betonu, tak? Mamy jakieś tam wiertło widiowe, tutaj akurat firma Bosch, a tu jakiś no name, nie wiem, gdzieś tam w Castoramie pewnie kupiony. Działa na tej samej zasadzie. Możemy za chwilkę wezmę tutaj też jeszcze jedno z tych wiertełek i pokażę Wam, jak to wierci. Jeżeli chodzi o Boscha, producent jeszcze tutaj podaje nam obroty, które powinniśmy zachować podczas wiercenia. Tak więc postaram się jakoś tam nie na pewnych obrotach wiercić. No i jedziemy z tematem. Zobaczcie, jest różnica. Powiem Wam szczerze, że tempo pracy, no, zarąbiste. Dobra, wcześniej było wiertełko 7, teraz jest wywiercone 6. Tak to wygląda. To wiertło po mojej prawej stronie, no już pewnie parę otworów zrobiło, tak więc jest troszeczkę tępawe, ale tak jak widzicie, no wiercenie raczej nie stanowi problemu, jeżeli chodzi o ceramikę. Dobra, nie będę przedłużał, bierzemy się za robienie otworów w gresie. Na pierwszy ogień pójdzie wiertełko Boscha. Trwało to nieco dłużej, ale tak jak widzicie, wiertło dało sobie radę. No myślę, że w sumie póki one są ostre i nowe, raczej też nie powinno być problemu z wierceniem. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, jedziemy dalej. Teraz tak, kolejne rozwiązanie, które chciałbym Wam pokazać, które też często stosowałem, aczkolwiek przerzuciłem się na troszeczkę inne rozwiązanie, jest wiertło, jakby taka koronka na wkrętarkę. Tutaj akurat mam firmę Wolfcraft, kupiłem to w Leroyu. Gdzieś tam na internecie, na Allegro możecie takie koronki kupić już za kilkanaście złotych, ale no jakość może być wątpliwa. Ale nie mówię, że one są jakoś mega gorsze, bo czasami jest tak, że jedną i drugą koronką, zarówno markową, jak i taką, no nazwijmy to chińską, zrobicie tyle samo otworów. I tutaj też producent określa nam maksymalne obroty, jakimi możemy wiercić, głębokość wiercenia oraz tutaj zaznacza, że jest to koronka, którą należy chłodzić wodą. I teraz tak, ta koronka akurat ma jeszcze w komplecie jakieś tam wiertło prowadzące, ja go nie będę używał, ale co jest dosyć ciekawe, to posiada jeszcze taką gąbeczkę, którą można zamoczyć i włożyć do środka. Mokra gąbka spowoduje nam, jakby to powiedzieć, no stałe chłodzenie tej koronki, a to jest dosyć ważne, żeby jakby no wydłużyć jej żywotność, czyli po prostu namoczę sobie obficie tą koronkę, znaczy tą gąbeczkę, włożymy do środka.
I teraz tak, jeżeli chodzi o wiercenie tego typu koronkami bez prowadzenia, to macie w sumie dwa sposoby. Albo możecie sobie w jakimś miękkim materiale wykonać otwór prowadzący, na przykład w płycie kartonowo-gipsowej, albo w jakiejś tam, nie wiem, w kawałku jakiejś tam, nie wiem, sklejki, płyty, takiej no wiórowej i tak dalej. Chodzi o to po prostu, że jak będziecie wiercić, żeby ta koronka Wam nie latała tutaj we wszystkie strony, bo porysujecie sobie płytkę dookoła. W dzisiejszym wypadku akurat tutaj, ja tutaj nie mam zaznaczonych wymiarów, ale jeżeli na przykład macie jakieś precyzyjne cięcie i Wam się koronka ześliwnie, no to wtedy jest pozamiatane i płytkę docinacie jeszcze raz, bo niczym tego nie naprawicie. Jeżeli robicie bez prowadzenia, to polecałbym zacząć od boku, powoli wgryzając się tutaj właśnie jakby całą jakby no wielkością tej koronki i kończyć już wycinanie pod kątem 90 stopni. Ja ogólnie bym proponował tak zrobić, ale no każdy ma jakieś tam swoje sposoby, więc po prostu róbcie jak uważacie. Sprawa załatwiona. I teraz tak, to jest tak sprytnie rozwiązane, że tutaj mamy, zobaczcie, taki jakby otwór, przez który możemy włożyć sobie na przykład śrubokręt czy jakiś tam pręt i wypchnąć z tej strony nasz po prostu urobek, czyli no widzicie, że to się tam jakoś zaklinowało, musimy sobie pomóc, za chwilkę to zrobię. Zobaczcie, jak wygląda otwór. Jest on bardzo ładnie wywiercony, generalnie no, nie jest jakoś tam to szkliwo mega powyrywane. Oczywiście odpryski się trafiają, ale umówmy się, że otwór jest wywiercony w miarę w porządku, tak? Czyli jest bardzo estetyczny. I teraz tak, powiem Wam szczerze, że kupiłem jeszcze jedną podobną koronkę właśnie do tej Wolfcrafta w Castoramie. Koronka firmy Dexter, otwór 12 mm. Również drobny nasyp diamentowy, powinno pójść gładko. Za chwilkę też ją sobie wywiercę. Oraz mam jeszcze takie koronki Boscha, również podobnie zbudowane. Tutaj wszystko z tyłu jest ładnie opisane, jak należy wykonywać. Prędkość obrotowa, tutaj jest napisane, że maksymalnie 1500 obrotów na minutę i do wiercenia tylko w ceramice, jeżeli przewiercimy się na przykład do cegieł, jest pokazane, żeby po prostu zatrzymać się i dokończyć wiercenie z udarem. Dobra, wywiercę na szybko te dwa otwory i pokażę Wam, jak one wyglądają. Tak jak widzieliście na filmie, no prędkość wiercenia no, zdecydowanie na korzyść Boscha. Jeżeli chodzi o jakość otworu, no to również widać, że tutaj po stronie Boscha on dużo lepiej wygląda. Teoretycznie, jeżeli to jest otwór taki techniczny, pod kołek, nie ma to najmniejszego znaczenia, ale no wygląda dużo, dużo lepiej. Tak więc bardzo podobne techniki wiercenia tutaj tych trzech koronek, zobaczcie sobie, tak naprawdę one są bardzo podobnie wykonane, drobny nasyp, obydwie, wszystkie trzy na wkrętarkę, no i tak to po prostu wygląda. Kolejna koronka, którą chciałbym Wam pokazać, to jest koronka Boscha. Powiem Wam szczerze, że po raz pierwszy będę nią dzisiaj wiercił, dostałem kilka sztuk na testy. To jest koronka, która jest, albo wiertło, no, nazwijcie to jak chcecie, wiertło, które jest chłodzone jakimś olejem. I zobaczcie w ogóle, jak ono wygląda. Tutaj zdejmujemy taką jakby no osłonę tutaj gumową. Ona jest po to, żeby właśnie ten olej nie wyciekł ze środka. Zobaczcie sobie. Z tyłu mamy taką zaślepkę wkręcaną tutaj w to miejsce po to, żeby właśnie ten olej nam nie wyciekł z niej. Tak więc tak ona jest skonstruowana i co ciekawe, zobaczcie na
nagłówkę, jak ona wygląda. Ona jest taka jakby zwężona ku końcowi, czyli prawdopodobnie ułatwia ona wgryzienie się w płytkę i wiercenie otworu. Powiem Wam szczerze, nie wiem, sam jestem ciekaw, jak ona się zachowa. Zakładam na wkrętarkę i wierdzę. Tempo nie jest zbyt zabójcze, ale finalnie uważam, że otwór również wyszedł w miarę ok. Być może ona nie była szybka, ale dzięki temu olejowi tak domniemam, że producent to miał na myśli, że ona po prostu ma wydłużoną żywotność. Nie wiem. Muszę troszeczkę więcej o nich poczytać, bo powiem szczerze, że tak jak mówię, pierwszy raz tym wiertłem wierciłem. Dobra, słuchajcie moi drodzy, i teraz tak, skończyłem już wiercenie tymi wiertłami, które miałem naszykowane na wkrętarkę. Teraz będę przechodził do otworowania szlifierką kątową. Mam kilka wierteł, za chwilkę Wam pokażę, tylko wymienię sobie baterię w aparacie i do Was wracam. Jeżeli chodzi o otwornicę na szlifierkę kątową, to ja mam akurat tutaj dwie firmy, ostatnio też używałem. Pierwsza firma to jest Vertec, tak ona wygląda. To jest średnica 35 mm, a tutaj mam otwornicę Boscha, również średnicę 35 mm. I teraz tak, to jest dobry stosunek jakości do ceny, one są bardzo spoko te otwornice. To już jest półka troszeczkę wyższa, to jest marka premium i zobaczcie, czym one się różnią. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerce. Tutaj po stronie Boscha widzicie, że tego diamentu jest troszeczkę więcej. Ogólnie tutaj ona jest grubsza. Nie wiem, czy widzicie, czy wiecie, co Wam chcę przekazać. Są też różnice pewne. Zobaczcie, na przykład ta koronka ma tutaj takie wyżery, które, no nie wiem, są dosyć głębokie. Prawdopodobnie one ułatwiają odprowadzenie urobku. Ta ma takie drobniutkie, tak? Jeżeli chodzi o grubość diamentu, no to raczej ona jest porównywalna. Powiem Wam szczerze, aczkolwiek Bosch ma troszeczkę drobniejszy nasyp, mi się wydaje, aczkolwiek i tak to wszystko się chowa przy otwornicach tego typu. Zobaczcie sobie, jaka jest różnica w nasypie diamentu na wiertłach chłodzonych wodą, a na koronkach wysokoobrotowych. Tak więc tu jest bardzo gruby nasyp. No i w sumie tyle. Ja ogólnie powiem Wam szczerze, że najczęściej używam tego typu koronek, dlatego, bo one po prostu żrą gres, tak Wam powiem. Przerzuciłem się na nie, raz, że jest mi troszeczkę wygodniej kątówką wiercić, a druga rzecz jest taka, że tak jak mówię, no gruby nasyp, bardzo agresywne cięcie, spore odpryski niestety, ale przy otworach technicznych, gdzieś przy gebericie, czy przy na przykład jakichś bateriach, gdzie i tak mamy jakieś rozetki, które nam to zasłaniają, ja uważam, że nie ma problemu. Dobra, słuchajcie, film się trochę przedłuża nam. Wywiercę sobie tutaj te dwa otwory Boschem i Vertecem i pokażę Wam właśnie różnicę między tymi otworami. Od razu może wywiercę również otwornicą o średnicy 65 mm. I teraz tak, moja uwaga, jeżeli kupujecie otwornice pod puszki, pamiętajcie, żeby one miały wymiar 68 albo 67 mm, bo wtedy wchodzi Wam puszka na przykład do karton gipsu, a jeżeli wycinacie otwory po płytkach, po przyklejonych płytkach, gdzie na przykład no, puszki macie już obsadzone w ścianie, no to kupcie sobie troszeczkę mniejsze otwornice 60 albo 65. Taka moja mała rada. Dobra, zakładam na kątówkę i wiercę.
Jeżeli chodzi o kątówkę, jeszcze kilka słów. Powiem Wam szczerze, że warto, żeby ona miała regulację obrotów, tak jak właśnie moja kątówka. Tutaj akurat mam trzy biegi, ale no i to jest kątówka akumulatorowa oczywiście. Na spokojnie możecie kupić szlifierkę kątową Boscha. Za chwilkę Wam tutaj się wyświetli model na ekranie. Ona kosztuje około tam 400 zł w Leroy. Ostatnio nawet widziałem i chyba ją sobie zakupię. To jest szlifierka sieciowa, ale z regulacją obrotów. Jest bardzo mała, bardzo lekka, fajnie nią się pracuje. Tego typu szlifierka również występuje w firmie Metabo i w Makicie, tak więc no, nie musicie się utożsamiać jakoś tam bardzo z Boschem, ale no, mówię Wam po prostu różne rozwiązania. Ja pracowałem na tych szlifiereczkach właśnie malutkich, fajnie leżą w dłoni, lekkie, super do ukosowania. Co prawda mała moc, ale do płytek w zupełności wystarcza. Tak wyglądają otwory po otwornicach na kątówkę. Zobaczcie, od lewej strony mojej Vertec, po środku Bosch i na końcu również Bosch, tylko większego rozmiaru. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakość cięcia, to Vertec troszeczkę lepiej, ale tempo pracy Boschem jest nieporównywalne. Tak więc tak to po prostu wygląda. I teraz tak, na deser mam dla Was jeszcze jedną ciekawostkę, którą również ostatnio zacząłem używać, bo jeżeli na przykład wykonujemy otwory pod baterię albo pod jakąś kanalizację i to są otwory techniczne, ale niestety no nazwijmy to, pomyliliśmy się troszeczkę w wymiarze albo chcemy dociąć idealny otwór, tylko że no niezbyt nam to wyszło. Zazwyczaj ratowałem się tym, że brałem po prostu koronkę i poszerzałem ten otwór koronką tutaj tym nasypem diamentowym. Czasami zdarzało się tak, że ta koronka wyskakiwała mi tutaj z tego otworu i rysowała dookoła płytkę. Tak więc powiem Wam szczerze, że trzeba uważać. Później wpadłem na pomysł, że można tą koronką od dołu wiercić, tak? Czyli tak naprawdę nie wyskoczy ona nam tutaj, nie porysuje, ale wiercąc od dołu, zobaczcie sobie, wiercąc od dołu, również możemy sobie to poszerzyć. I teraz tak, od jakiegoś czasu używam takiego freza palcowego, nazwijmy to, paluch, tak się mówi potocznie na to. Jest to frez, który jest w całości pokryty diamentem. Zobaczcie, on jest troszeczkę wyższy niż koronka, ale ten nasyp jest tak naprawdę na całej szerokości i po prostu można sobie tego freza założyć na kątówkę i poszerzyć tak naprawdę z takiego otworu. Sorry, możecie zrobić nawet i taki otwór. Tak więc taka podpowiedź z mojej strony. Nie będę tutaj już sobie w garażu kurzył, ale no warto, żebyście wiedzieli, że coś takiego jest. Bardzo, bardzo przydatna sprawa. No i to by było na tyle. Jeszcze kilka słów na zakończenie. Na koniec filmu powiem jeszcze taką mądrość moją życiową. Jeżeli zajmujecie się glazurą, nie żałujcie pieniędzy na tego typu narzędzia. Dlaczego? Bo po pierwsze przyspieszają Wam pracę, po drugie no, otwory wyglądają profesjonalnie, a nie wyrzeźbione jakąś tam kątówką, czy nie wiadomo czym jeszcze, jakimiś obcęgami i tak dalej, bo też takie rzeczy widziałem. Jeżeli chodzi o żywotność takich koronek, to powiem Wam szczerze, że czasami koronka 35 mm starcza Wam na 2-3 łazienki, zależy jakie macie twarde płytki, ale też nie oszczędzajcie pieniędzy na takich rzeczach. Taka koronka kosztuje około 100 zł i powiem Wam szczerze, że warto poświęcić te pieniądze niż ciąć
tępą koronką. Dlaczego? Bo zobaczycie, jeżeli koronka jest tępa, ona zaczyna Wam po prostu topić materiał, a nie go wycinać. Pojawiają się jakieś wewnętrzne naprężenia w płytkach i płytki mogą ulec uszkodzeniu. No taka jest prawda, tak więc lepiej po prostu częściej wymienić sobie koronki, niż po prostu ryzykować jakimś pęknięciem płytek, a czasami płytki, sami wiecie, że cena ich potrafi zwalić z nóg. I w sumie to by było na tyle. Na zakończenie, moi drodzy, mam do Was jeszcze dwie sprawy. Poza tym, że no, jeżeli film Wam się podobał, to nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, nic Was to nie kosztuje. Mam dwie prośby. Pierwsza prośba jest taka, że jeżeli ktoś mnie ogląda, kto zajmuje się nagrywaniem albo fotografią, dajcie mi link do jakiegoś normalnego statywu i jakiegoś w miarę dostępnego cenowo, bo ten mój, który teraz, na którym teraz jest zamontowany aparat, jest poskręcany już na wkręty, już po prostu nie mam sił do tych statywów, albo ja nie mam szczęścia, albo po prostu kupuję jakiś szajs. Druga sprawa jest taka, dosyć mniej przyjemna dla mnie, że YouTube usuwa mi komentarze i miałem bardzo dużo zgłoszeń właśnie od Was, widzów, że YouTube usuwa komentarze pod filmem. Nie robię tego ja zazwyczaj, no chyba, że ktoś jest burakiem, no to kasuje wtedy taki komentarz, ale YouTube usuwa mi komentarze, nie wiem co się dzieje, zgłaszałem to do supportu, coś tam mają wymyślić, no i dlatego proszę Was, że jeżeli możecie, no to komentujcie moje filmy, bo jest większa szansa, że nawet jeżeli YouTube gdzieś tam usuwa te komentarze, to większość komentarzy zostanie, tak więc pamiętajcie o mojej prośbie i w sumie to tyle. Jeżeli film Wam się podobał, koniecznie dawajcie łapki w górę. Mam jeszcze fajny pomysł na bardzo taki obszerny test koronek. Zobaczymy, jak będę miał chwilkę czasu, to go zrobię. Na razie macie kilka rozwiązań. Korzystajcie, dopasowujcie je pod siebie. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Kłaniam się nisko.